Dzień w minutę, Michał Kobosko. Uczestniczyłem wczoraj gościnnie w sesji Rady Gminy Baranów. To tam, kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy, ma podobno powstać gigantyczne nowe lotnisko i terminal kolejowy znany jako Centralny Port Komunikacyjny. Słuchałem radnych i mieszkańców Baranowa i widziałem ludzi zrozpaczonych, zdezorientowanych, zostawionych samych sobie. Od czasu, kiedy 3 lata temu władza pisowska wymyśliła sobie, że tam właśnie będzie CPK, nikt z nimi nie rozmawia, nikt nie odpowiada na ich podstawowe pytania. Gdzie dokładnie ma być zlokalizowane to lotnisko? Na jakich zasadach? Kiedy będą mogli, a w praktyce musieli sprzedać swoją ziemię i swoje domy? Dokąd mieliby się przeprowadzić? Ludzie pytają, władza niezwykle godnie milczy, bo traktuje ludzi jak meble, jak niepotrzebną komplikację, jak mięso armatnie. Cały projekt CPK, podobnie jak niestety trwający przekop Mierzei Wiślanej czy plany wielkiej fabryki aut elektrycznych, to idealne symbole władzy pisowskiej. Sny o potędze, gigantomania, opowiadanie jej bajek o skoku cywilizacyjnym, a w rzeczywistości amatorszczyzna, pajacowanie, porywanie się na projekty, które nie mają podstaw ekonomicznych i, co najważniejsze, o których realizacji ta władza nie ma zielonego pojęcia. Dziś Polski nie stać na CPK. W pandemii, w czasie recesji, kryzysu gospodarczego mamy zupełnie inne potrzeby. Jeśli ten projekt będzie jednak powstawał, na razie, to nie stanie się pomnikiem Jarosława czy Lecha Kaczyńskich. Stanie się symbolem totalnej arogancji i totalnej bezmyślności tej władzy.